Dziś w budżecie miasta mamy zabezpieczone środki w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę strefy wolnego czasu. Podjęcie tej uchwały nie oznacza jednoznacznie, że będziemy budować tą strefę. Ta uchwała tylko gwarantuje nam, że możemy podjąć pracę nad tą ważną dla miasta inwestycją. Ta uchwała nie pozwala prezydentowi miasta uruchomić środków budżetu, jeżeli państwo później nie podejmą uchwały z 2016 roku o możliwości przekazania do spółki udziału. To jest dopiero pierwszy krok, ale bardzo ważny. Między świętami a Nowym Rokiem powołać planuję zespół złożony z ekspertów, a także radnych, żeby pracowali i zapoznali się z dokumentami, jakie do tej pory żeśmy na ten temat zgromadzili. Zapewniam jednocześnie, jeżeli ta inwestycja miała być jakimkolwiek niebezpieczna dla miasta, na pewno umowy nie podpiszę. Dzisiaj się tak składa, że jedna inwestycja najprawdopodobniej będzie ciążyła na całej dyskusji. Jest to ta inwestycja, którą pani prezydent tu określiła jako decyzję historyczną. Proszę państwa, ona jest historyczna z dwóch powodów. Nie tylko dlatego, że ona kosztuje 500 milionów, czy jest wartości 500 milionów, tak to określiła Gazeta Wyborcza, proszę państwa, ale ona jest historyczna z drugiego tytułu. Otóż radni mają podjąć dzisiaj decyzję, nie mając żadnego dokumentu w ręku. To jest historyczna decyzja, proszę państwa. To jest historyczna. Nie mamy wzoru umowy, proszę państwa. Nie mamy analizy SWOT. Nie mamy studium wykonalności. Nie mamy biznesplanu. Nie mamy planu marketingowego, etc., etc., etc. Proszę państwa, w swoim życiu 12 lat prowadziłem działalność gospodarczą. Mało, bo to nie ma co porównywać, tylko jednego się nauczyłem, że jak ktoś ma wspaniały pomysł, to nie szuka wspólnika. Ale jak ktoś ma kiepski pomysł i wie, że może do interesu dopłacić, to wspólnicy są pożądani jak najbardziej. Jeżeli uważam, że mam w czymś rację, że mam podjąć decyzję dotyczącą zadłużenia miasta do 41 roku, a jednocześnie w grę wchodzi inwestycja warta 500 milionów złotych i to, co jeszcze raz podkreślam, ani pół dokumentu, nic, zero, nul. Proszę państwa, to jak ja mam głosować? Jak ja mam głosować? Nie patrzę się na to, jak inni będą głosować, ale ja będę głosował na pewno przeciw. My zarządzamy publicznymi pieniędzmi. I na tym szczególe, i ten szczegół podczas tej dyskusji musimy mieć ciągle na uwadze. Przez cały czas. Odpowiadając sobie na pytania, rozwiązując problemy, słuchając wypowiedzi, bardzo was państwo proszę, państwo radni, żebyśmy ten element mieli ciągle na uwadze. To nie są nasze pieniądze, bo nie swoimi się łatwo szafuje. Nigdy nikt z radnych nie powiedział, że jest przeciwko samej inwestycji. Nigdy tak nie było i ja osobiście również tak nie powiedziałem. Zawsze powtarzałem jedno, że jestem przeciwko finansowaniu z pieniędzy publicznych, prywatnych inwestycji. Powiem później dlaczego. A jeśli chodzi o tą inwestycję, to nawet zadeklarowałem panu prezydentowi Mayerowi, że jeśli nie będziemy wchodzić finansowo w tą inwestycję, to sam zrobię wszystko, żeby ta inwestycja była w Rudzie Śląskiej i żeby inwestorowi prywatnemu udało się
bo wierzę w to, że on też w to wierzy. Ale nie chciałbym ryzykować pieniędzy publicznych. Proszę Państwa, hasła były takie. Musimy przekazać działkę, która jest w posiadaniu spółki PWiK. Tam były techniczne problemy związane z wartem, nie będę tu wchodził w te szczegóły. Działka warta 6,5 miliona złotych. Pomysł był taki, żeby PWiK utworzyło spółkę celową. Przekazało tam aportem tą działkę do spółki celowej, czy wniosło. Miasto, gmina miała do tej spółki celowej włożyć 30 milionów złotych. Ale drążyliśmy temat, czy to są wszystkie koszty. I gdzieś tam w całej dyskusji pan prezydent Meyer podsumował tak, że ciężko jest dzisiaj określić wszystkie koszty i ja się nie dziwię, że ciężko, ale że gdzieś mniej więcej szacowane koszty to będzie między 80 a 90 milionów. Tyle musi miasto na Śląsku gdzieś tam zaangażować. Te kolejne kwoty to oczywiście nie są już kwoty przeznaczone dla samej spółki, ale to jest pomoc w budowie infrastruktury, doprowadzeniu mediów, różnych innych około inwestycyjnych pomocy miasta, gminy. Troszeczkę nas tam ta kwota zszokowała, no ale to było pierwsze spotkanie, więc wyszliśmy z nadzieją, że będziemy na ten temat jeszcze dyskutować, no i to się dzieje. Tam mamy te kwestie zmiany zagospodarowania przestrzennego miasta. Była też mowa o tym, że docelowo partner prywatny ma wejść do spółki celowej utworzonej przez PWiK i ma w tej spółce celowej wykupić 51% udziałów. Czyli ma przejąć większość tej spółki celowej, my mamy mieć 49% udziałów jako gmina. I to zasadniczo, powiem szczerze, i była bardzo ważna deklaracja, tutaj napisałem, że miasto nie będzie poręczało tej spółce żadnego kredytu, nic, nie ma żadnego poręczenia, czyli nie powtarzamy błędu, który został popełniony przy okazji inwestycji Aquagro i poręczenia na bardzo wysoką kwotę. I to padło, to jest wynotowane przeze mnie. Jakie wątpliwości się pojawiły, bo te wątpliwości częściowo się pojawiły na sali. Ja pamiętam osobiście rozmowy z częścią radnych tu na parkingu na dole, emocjonalne, bośmy się zastanawiali, co z tym fantem zrobić i nie było konsensusu. Proszę Państwa, problemami i wątpliwości, które się wtedy pojawiły, to było tak. Po pierwsze, powiązanie spółki miejskiej zabezpieczającej dostawę wody i odbiór ścieków z prywatnym inwestorem. To jest jedna z ważniejszych miejskich spółek, która jest w jakimś sensie odpowiedzialna za bezpieczeństwo bytowe miasta. Bytowe. I to, żeśmy poruszali, wtedy była jeszcze dyskusja o tym, że może będziemy szukać innych rozwiązań, bo myśmy nie byli od razu na nie. Tutaj nie było czegoś takiego. Może będziemy szukać innych rozwiązań. Drugi punkt to utrata kontroli Rady Miasta nad przekazanym majątkiem. No bo kiedy te pieniądze już przekażemy do spółki, to zasadniczo to nie miasto będzie udziałowcem tej spółki, proszę zauważyć. Bo tutaj mówimy, że miasto, a nie miasto, tylko spółka miejska. Owszem, ze 100% udziałem gminy, ale już nie miasto. Spółka miejska, ZO. Czy tam celowa, która się później w ZO przekształci. Ryzyko biznesowe planowanej inwestycji, no zawsze jest ryzyko, szczególnie przy inwestycji, którą się wycenia na 500 milionów złotych i nie ma dokumentów. No musimy zakładać ryzyko i to wątpliwość się również pojawiła. Zbyt optymistyczne porównanie możliwości Wrocławia i Rudy Śląskiej. No na pierwszy rzut oka, no nie możemy 700 tysięcznego Wrocławia porównywać i oczywiście z jakąś tam jednak mimo wszystko marką w Polsce porównywać z Rudą Śląską, która aspiruje do tego i my wszyscy temu kibicujemy i robimy wszystko, żeby Ruda Śląska rosła, ale no na dzisiaj to jest jednak mimo wszystko różnica. Kolejna wątpliwość to brak wstępnego biznesplanu, o której wspominał pan Norbert Rózga, bo go nie było w ogóle. Brak kompleksowej informacji na temat planowanych działalności, bo tego też nie mogliśmy do końca uzyskać. I znaczna kwota zaangażowania finansowego miasta w stosunku do jego możliwości. Bo jak żeśmy sobie przeliczyli tą kwotę w stosunku do budżetu miasta, no stwierdziliśmy, że to są jednak poważne pieniądze. Poważne pieniądze, te pieniądze naprawdę można by kawał miasta tutaj zmodernizować. A jeszcze, ja wiem, że robimy bardzo dużo. Tutaj naczelnicy, pani prezydent przygotowała mi dokumenty. Ja potwierdzam, że my robimy dużo dla miasta Rudy Śląska. Nie polemizuję z tym. Ale wiemy wszyscy też, że tych potrzeb nadal jest wiele. A robić to coraz trudniej, bo te wskaźniki, bo to zadłużenie, bo
kolejne lata i tak dalej, i tak dalej. No nie będzie prosto, proszę Państwa, prosto nie będzie. Przejdę do kolejnego slajdu. To była pierwsze refleksje radnych. Tam jeszcze nie było żadnego nie, bo nie, tam nie było żadnego, takie rzucone refleksje. Przejdę do drugiego etapu, o którym wspomniałem na początku, czyli pojawił się nam temat przy okazji wieloletniej prognozy finansowej. Gdzieś tam dzisiaj czytamy, że no ale jak to, przecież Rada Miasta już kwestię tego akwadromu przyjęła w wieloletniej prognozie finansowej. Proszę Państwa, tutaj troszeczkę wytłumaczenia przed mieszkańcami. Ja się też troszeczkę muszę przeprosić, może straciłem czujność, brak uwagi. No zdarzyło się tak, że rzeczywiście zostało wprowadzone zadanie do wieloletniej prognozy finansowej i przeoczyliśmy to. Moje usprawiedliwienie radnych to była dokładnie sesja, na której dyskutowaliśmy o podatkach miejskich. I te podatki nam tak zdominowały kwestie dyskusji, żeśmy przeoczyli bardzo ważną, istotną rzecz. Ale żeby tak całkiem się nie kajać, to też powiem, że informację, którą podano w tej sprawie, to była w dwóch miejscach. Ja to sprawdziłem, to są z nagrania sesji i z protokołu z komisji. I omówione to było w ten sposób. Komisja Budżetu, omówienie zmian do wieloletniej prognozy finansowej. Pani skarbnik zawsze tam omawia te wszystkie poszczególne uchwały i przy okazji tej uchwały padło takie zdanie na temat tego zadania. Pani Ewa Guzie, wprowadzono cztery nowe zadania. Wymieniła trzy kolejne i potem przeszła do kolejnego, bo były cztery. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PWK na zagospodarowanie terenu w latach 2018-2020 30 milionów złotych oraz zagospodarowanie wód opadowych w latach 2018-2022 w kwocie 30 milionów 133 tysięcy złotych. Koniec. Skończyła się na tym dyskusja. Nie było ani słowa, proszę Państwa, tu proszę zwrócić szczególną uwagę, ponieważ to podwyższenie kapitału zakładowego dotyczy właśnie tej sprawy, o której rozmawialiśmy w czerwcu. Przypuszczam, że gdyby jedno zdanie było więcej, to już przy okazji tej wielkiej prognozy finansowej radni by zaczęli dyskutować to, co mamy dziś. Później była sesja, parę dni później, i była ta sama sytuacja, można odsłuchać. Identyczna sytuacja, wprowadzenie do wielkiej prognozy finansowej i praktycznie powtarza się to samo, co na komisji. I nie ma ani słowa o tym, że to zadanie dotyczy właśnie konkretnie tej historycznej dla Rudy Śląskiej zmiany. Historycznej zmiany. I to mamy zamknięty drugi etap. Jesteśmy po przegłosowaniu wielkiej prognozy finansowej, ale gdzieś tam radni się uruchomili i zwołali komisję w tej sprawie. Zwołali komisję, żeby jednak podyskutować na temat tej historycznej inwestycji. Mamy analizę dokapitalizowania spółki PWK na komisji budżetu i na komisji rewizyjnej. Ja to połączyłem w całość, bo tam się powtarzały tematy. I uzyskaliśmy kolejne informacje, już doprecyzowane, troszkę inne niż te, które na tej pierwszym spotkaniu. I one brzmiały mniej więcej tak. 30 milionów w ciągu 3 lat z budżetu dla spółki celowej utworzonej przez PWK. I to zostało już przegłosowane. Brak poręczenia miasta dla tych inwestycji, czyli powtarzamy ten temat, że taka jest sytuacja. Przekazanie działki z PWK do spółki celowej wartości 6,5 miliona złotych. Ogłoszenie konkursu przez spółkę celową na zagospodarowanie tej działki. Takie będzie działanie. Dokonane wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości, bo tego właśnie dokonaliśmy na tej sesji, na której ta wieloletnia prognoza przeszła, tam wprowadziliśmy nową ulgę dla inwestycji powyżej 20 milionów złotych, ulgę zwolnienie z podatku od nieruchomości na 10 lat. Ta ulga między innymi dotyczyła, myślę, tego zadania, bo to się mieści. Nie było określone, ale mieści się to w tym zadaniu, więc zwolniliśmy tą inwestycję z podatku od nieruchomości. Padła informacja o przejęciu 51% udziału w spółce przez inwestora prywatnego i padła też informacja, że żeby no przecież spółka musi to wybudować, ta kwota to brakuje trochę. Padła informacja o tym, że spółka celowa musi zaciągnąć kredyt inwestycyjny na wykonanie całej tej inwestycji.
Kwestie, które po tych komisjach stały się jakby tematem dyskusji, sporu, były następujące. Kwestie, najpierw podam kwestie, które, co do których żeśmy się zgodzili, żeby nie marnować tutaj czasu. Zgodziliśmy się co do tego, że jesteśmy za tym, żeby taka inwestycja powstała i nikt nie protestował. Chodziło o kwestię konstrukcji finansowania. Zgodziliśmy się co do tego, że należy prowadzić negocjacje w celu pozyskania inwestorów w związku z konkursem. Zgodziliśmy się co do tego, że wspieranie inwestorów w celu, żeby wspierać inwestorów w celu stwarzania wygodnych warunków prowadzenia działalności, co się pod tym zdaniem kryje, a no to, że rozpoczęliśmy próbę w tej dyskusji szukania, na jakie ustępstwa ewentualnie w tych negocjacjach moglibyśmy pójść. Co by mogło przejść? Czy 30 milionów 50, a może tylko ta działka, a może działka i jeszcze dodatkowo infrastruktura zewnętrzna? Zaczęliśmy dyskutować nad tym, co nie byłoby akceptowalne. I tutaj mamy to jakby ujęte. Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w celu podniesienia atrakcyjności, stwierdziliśmy, że to nie będzie nic zdrożnego, ponieważ staramy się to robić dla wszystkich inwestorów. Nie wybieramy tutaj. Jeśli mamy inwestorów, to staramy się im stwarzać warunki do inwestowania. Więc tutaj jest równość tych inwestorów. Tak? Sprawa obsługi urzędniczej, pomoc, jakaś organizacja tego, żeby tutaj miasto było, uchodziło za miasto jednak przyjazne, lepsze od innych miast, żebyśmy to sprawnie robili. Tutaj poza sporem, żeby te działania były przyjazne inwestorowi, poza sporem myślę były podane. Była też deklaracja radnych komisji, że są za działaniami prezydenta w celu pozyskania inwestora, ale bez zaangażowania środków publicznych, które są, pochodzą z dochodów majątkowych miasta na ten cel. Zadeklarowaliśmy jako komisja, że będziemy prezydenta wspierać w tym, aby te negocjacje przebiegły pomyślnie, abyśmy uniknęli wydania tych 30 milionów złotych. Wspierać, jeszcze raz powtarzam, opozycja, która chce uwalić budżet, zadeklarowała swoje wsparcie dla tych działań. I jest to uwidocznione w protokole i w nagraniu. A co było wątpliwe? Bo nigdy nie jest tak, że jest kolorowo. Co było wątpliwe, proszę Państwa? Tutaj mamy druszek, więc będę czytał. A więc tak, wątpliwa była sytuacja finansowa i inwestycyjna miasta. No bo już byliśmy w trakcie analizy budżetu. Myśmy o tych wskaźnikach, o których Rio napisało już wcześniej na budżecie, też rozmawiali, bo widzieliśmy, że no, jesteśmy na pograniczu i że tutaj będzie kłopot. Więc stwierdziliśmy, że ta sytuacja zadłużenia miasta, to jest, proszę Państwa, w tym roku po przegłosowaniu budżetu, będzie 313 milionów złotych zadłużenia miasta. 313 milionów w stosunku do 770. Więc wskazaliśmy, że to jest problem, że trzeba rozważać również tą pomoc dla prywatnego biznesu, trzeba rozważać również pod tym kątem. Czyli czy my jesteśmy, no czy, powiem tak jak w rodzinach, czy nas na to stać? Czy nas na to stać? To jest ten pierwszy punkt. Drugi punkt to spółka PWK jako spółka dobra publicznego nie powinna się angażować w taki biznes. Wiele zagrożeń wypływających z tego zaangażowania. Myślę, że to rzeczowy argument. To argument jakby broniący interesy mieszkańców, proszę Państwa, to nie jest wymysł. To była wątpliwość, ona została przekazana. Punkt trzeci, brak szczegółowych danych dotyczących inwestycji. O tym wspominał mój przedmówca. Punkt czwarty, brak zapisów umowy na tym etapie rozmów. Proszę Państwa, nie mamy żadnych dokumentów. Jeśli to jest partnerstwo publiczno-prywatne, to kreatorem dokumentu umowy nie jest partner prywatny, tylko miasto. Miasto lub też w tej konstrukcji to będzie spółka. To ona jest kreatorem tego, co chce zaproponować partnerowi prywatnemu. No niestety na tym etapie nawet projektu takiej propozycji, no niestety nie ma. Brak perspektyw na wpływy do budżetu miasta z tytułu zaangażowania środków. I teraz podaję, dlaczego tak stwierdziliśmy, że jest brak perspektyw, proszę Państwa. Brak podatku od nieruchomości, sami żeśmy te firmy zwolnili z takiego podatku. Zagrożenie dla gminy brakiem wpływów z podatku CIT
ze względu na możliwość skorzystania przez spółkę z nowych przepisów. Ja o tym wspomniałem na komisji, tego jeszcze nie ma, ale Państwo znacie to hasło, że cała Polska strefą ekonomiczną i jeśli inwestor, nowa firma, młoda, mała, a to jest mała firma celowa, ona się będzie kwalifikować do tego, jeśli wystąpi o takie zwolnienie, to to zwolnienie otrzyma. I z podatku CIT przez wiele lat miasto gmina Dolny Śląska nie otrzyma wpływów, nawet jeśli ta spółka będzie dochodowa i będzie miała płacić podatki w pierwszych latach. Tak? Kolejny punkt to tak jest. Zagrożenie, nie brak, tylko zagrożenie wpływów z podatku PIT w sytuacji zatrudniania mieszkańców innych miast, państw. Dlaczego tak napisałem? No bo proszę Państwa, to dzisiaj jest nagminne. Dziś bezrobocie w województwie śląskim jest bardzo niskie i w wielu firmach, nawet w Rudzie Śląskiej, mamy sytuację, że w naszych ludzkich firmach nie pracują ludziami, a często pracują pracownicy z innych państw. Oni nie odprowadzają podatków jako mieszkańcy Rudy Śląskiej tutaj do nas, do gminy. Nie mamy stamtąd. Nie, będzie ten dochód zagrożony lub będzie nie taki, jak się możemy spodziewać. Zagrożenie podatku CIT od ewentualnych kooperantów czy najemców powierzchni w przypadku braku rejestracji firmy w naszym mieście. Proszę Państwa, ta inwestycja, ona gdzieś tam w opisie mówi o tym, że ten główny inwestor może kooperować z innymi firmami. To znaczy, tam spotkacie Państwo w tym opisie takie hasło, że to nie tylko Oceanarium, ale usługi medyczne, prywatne, hotel, restauracja, powierzchnia handlowa, wielkopowierzchniowa powyżej 2000 metrów. Proszę Państwa, to nie będzie inwestycja najprawdopodobniej tej spółki, to będą to kooperanci, najemcy. Te konstrukcje kooperacji mogą być różne. Na dzień dzisiejszy gwarancji, że te spółki będą się rejestrowały w swojej działalności w mieście, nie ma żadnej. Może być to hotel na przykład Ibis, który ma ileś hoteli w Polsce, no on w życiu nie przyniesie spółki do Rudy Śląskiej, bo on już jest zarejestrowany i wybuduje u nas hotel. Ale nigdy od tych dochodów tych spółek nie będzie u nas podatku. Więc jeśli chodzi o ten podatek, ja nie mówię, że go nie będzie, bo może w niektórych przypadkach się uda, to będzie się spółka o to starała, czy miasto, ale gwarancji dziś nie ma. Na tym zakończyłem wyliczanie, jeśli chodzi o te przychody, na które możemy liczyć. No tutaj troszeczkę się to pokurczyło, proszę Państwa, a analizujemy to również pod tym kątem. Wskazana możliwość dywidendy dla miasta nie jest poparta żadnymi realnymi wyliczeniami zyskowności. Pan prezydent wskazał, że jakby po tych argumentach, że no, już w pierwszym roku będzie dywidenda i miasto będzie korzystało z dywidendy. Fajne. Ja nawet tak myślę sobie, że to dobrze, że optymistycznie podchodzimy do tego. Ale proszę Państwa, konia z rzędem temu, który zakładając swój prywatny biznes, powiedział, jutro zakładam biznes, a za rok wypłacamy sobie kasę. Konia z rzędem. Nikt tak nie powie, nigdy. I tu w tym przypadku absolutnie nie możemy założyć dywidendy stuprocentowej. Nie możemy założyć pewności. Ona może będzie. Może w pierwszym roku, może w piątym, nie wiadomo. Więc zagrożenie napisałem, nie brak. Kolejne zadanie, kolejna wątpliwość. Brak możliwości kontroli nad przekazanymi środkami oraz spółką przez Radę Miasta. Tutaj się powtórzyło to z tego pierwszego spotkania. Ja powiem, że się nawet pogłębiło i tutaj za chwilę zacytuję pana prezydenta, który jakby zamiast tą wątpliwość mi rozwiać, to mnie w niej utwierdził. To mnie w niej utwierdził. Ja ją twardo chciałem nawet ją grubą czcionką, żeby to było, bo główna osoba, która za to odpowiada, mnie utwierdziła w tym przekonaniu, że tak będzie. Zaraz Państwu odczytam. Z łaski, która zarządcza w obecnych okolicznościach. Ja może tutaj odniosę się, o co mi chodziło. Dzisiaj zastępca prezydenta miasta zajmuje się lobbowaniem na rzecz konkretnej spółki. Pan prezydent się będzie odnosił do słowa lobbowanie, ale jeśli ono nie pasuje, panie prezydencie, to proszę znaleźć inne zastępcze. Ja się nie upieram przy tym lobbowaniu, ale proszę znaleźć
określić tą szarżę na mediach społecznościowych i tak dalej. Ja to tak nazwałem, ale bez obrazy, jeśli pan prezydent to inaczej określi, ja się z tym zgodzę. W każdym razie jest zaangażowanie prezydenta miasta w konkretne inwestycje. Ale idziemy dalej. Pan prezydent jest również członkiem Rady Nadzorczej spółki PWK, a wiem, proszę państwa, że spółka posiada Radę Nadzorczą w celu jej kontrolowania, tej spółki. I pan prezydent jest również przedstawicielem właściciela tej spółki. Zobaczcie państwo, jaki jest na dzisiaj konstrukcja. Ja teraz nie mam pretensji, żeby teraz było jasne. To nie jest atak na pana prezydenta, to nie jest żaden przytyk. Po prostu dziś jest taka konstrukcja. Ona jest z mojego punktu widzenia nieszczęśliwa. Może pani prezydent postanowi o zmianach, jeśli będziemy w to iść. Ale na dzisiaj ta konstrukcja, pani prezydent, dla mnie jest niekoniecznie szczęśliwa. W Radzie Nadzorczej powinny siedzieć osoby sceptyczne co do tej inwestycji i powinni kontrolować. Sceptyczne co do tej inwestycji. Kolejna wątpliwość, myślę, że bardzo ważna. Brak zgody dużej części Rady Miasta na zaangażowanie finansowe miasta w inwestycje. Proszę państwa, bo jesteśmy ciałem demokratycznie wybranym, przedstawicielami mieszkańców i co do tej sprawy nie mamy jednomyślności. Ja sam osobiście jeszcze dzisiaj rozmawiałem z wieloma radnymi, opinie są naprawdę podzielone. Nawet wśród radnych wspierających panią prezydent, gdzieś tam tak zagłosujemy, ale jak podaję konkretne argumenty, to myślenie się włącza, tak? To znaczy, że jest to kwestia wątpliwości, proszę państwa, bo jeden się może łatwo pomylić, dwóch trudniej, trzech, ale kurczę, 25. No weźmy to też pod uwagę, że nie ma jednomyślności i nie jest niebo, podaję argumenty. Wielkość i rozmach planowanej inwestycji niesie za sobą zagrożenie możliwością zwiększenia zaangażowania finansowego w późniejszym etapie inwestycji dla udziałowca, jaki ma być spółka miejska. Wielkość zaangażowanych środków przez spółkę oraz miasto może determinować możliwość takich działań i decyzji z nimi związanych. O co chodzi? No proszę państwa, jeśli już zaczniemy inwestować, jeśli pani prezydent, odwołam się troszeczkę historycznie, też bez przytyku, już będzie dziura, już będą słupy, a się okaże, że jest nie tak, to będziemy musieli dopalać. Bo będzie nam żol to zasypać, bo będą zapisy, które to uniemożliwią, bo będzie kłopot, przeżyliśmy to. Oby się tak nie stało, ale na dzisiaj zagrożenie, proszę państwa, istnieje. Nie jest to nierealna sprawa. Kolejna rzecz. Brak możliwości zapewnienia Rady Miasta, że poręczycielem kredytu nie będzie spółka miejska PWiK, co może się odbyć bez informowania o tym Rady oraz mieszkańców. No proszę państwa, a jakim dokumentem się zabezpieczymy, żeby to spółka nie poręczyła kredytu? Ta spółka matka. To jest spółka z o.o. Ona ma kapitał. Ona ma dobre wyniki. Ona jest świetnym poręczycielem dla tego kredytu. Państwo weźmiecie odpowiedzialność? Weźmiecie państwo odpowiedzialność? Prezes się zapędzi. Pan prezydent na urlopie będzie. Zdarzyło nam się to w historii Rudy Śląskiej? Odkręcał pan prezydent taką sytuację w spółce? Przypomnieć, o co chodzi? Proszę państwa, to nie jest argument. Zakończę na tym, bo ja myślę, że ten argument jest powalający. Ta spółka zajmuje się dostarczaniem wody mieszkańcom i oddaniem ścieków. Szanowni państwo, większość pytań i wątpliwości, jakie wy macie, my również mamy. Ja mówiłem o tym na komisji. My też mamy wiele wątpliwości. I prawdą jest, że nie ma analizy SWOT, że nie ma biznesplanu,
że nie ma umowy inwestycyjnej. To wszystko jest prawdą. Ale my dziś nie podpisujemy cyrografu z inwestorem. Państwo dziś głosując również tego nie robicie. Również Państwo tego nie robicie. Na czym polega różnica? Zgadzamy się co do tego, że nie mamy wszystkich kart na stole. Różnica polega na tym, że my mówimy tak, nie znamy ich i poznajmy. Idźmy tą drogą dalej po to, żebyśmy mając te wszystkie karty na stole, mogli podjąć odpowiedzialną dla miasta decyzję. Państwo mówicie nie, nie idziemy tą drogą, bo nie mamy tego, nie mamy tego i nie mamy tego. Przecież Państwo doskonale wiecie, że pieniądze, które są dziś zapisane w budżecie, te 10 milionów, żeby one mogły być uruchomione, Państwo będziecie musieli podjąć jeszcze jedną specjalną uchwałę. Więc nikomu niczego nie zamykamy, żadnej kontroli. I jeszcze raz to powtórzę, żeby nie było przekłamań. Jeszcze raz to powtórzę. Powiedziałem Państwu bardzo wyraźnie. Te pieniądze to jest rezerwa. Uruchomimy te pieniądze dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli na stole wszystkie karty. Jeszcze raz powtórzę. Umowę inwestycyjną, biznesplan, umowę spółki i kredyt na realizację tej inwestycji. I dopiero wtedy będziemy tworzyć spółkę i przystępować do realizacji tej inwestycji. I dopiero wtedy uruchomimy te pieniądze. I powiedziałem bardzo wyraźnie, że może być tak, że my tych pieniędzy w ogóle nie uruchomimy. Bo też mamy dużo wątpliwości. To jest zbyt poważna sprawa, żeby ją rozstrzygać w ciągu godziny czy trzech dni. Jesteśmy przed jednym powołania zespołu, który będzie negocjował z potencjalnym partnerem. W tym zespole będą nasi urzędnicy, którzy są odpowiedzialni za gospodarkę przestrzenną, za finanse, za nieruchomości, za nadzór właścicielski, a więc ludzie, którzy specjalizują się w określonych obszarach naszego życia miejskiego. I widzimy w tym zespole miejsce dla Państwa, jeżeli tylko Państwo się zdecydujecie. Bo to ten zespół będzie przeglądał oferty konkursowe, koncepcje zagospodarowania tego terenu i to ten zespół będzie nadzorował proces negocjacji umowy inwestycyjnej. Będziecie mieli Państwo pełny wgląd w dokumentację, we wszystko. We wszystko. I przypominam jeszcze, że wciąż macie narzędzia, które powodują, że jesteście w stanie zablokować uruchomienie tych 10 milionów. One są na razie zapisane. My w budżecie wiele rzeczy zapisujemy, które czasami, powiem kolokwialnie, spadają, bo nie znalazł się wykonawca do inwestycji, bo wykonawca nie przygotował na czas dokumentacji. I w tym roku mieliśmy kilka takich przypadków. Ale zamykanie się teraz to jest, uważam, duży błąd. Ogromny błąd, którego sobie nie możemy darować. Czy na niego pozwolić? Brak kompleksowej informacji na temat planowanych inwestycji. To jest kluczowe. Dlaczego my nie mamy tej kompleksowej informacji? No dlatego, że dopiero ogłosimy konkurs. W tym konkursie potencjalni inwestorzy będą przedstawiać koncepcję. I na podstawie tych koncepcji wybierzemy najlepszą w naszym odczuciu i będziemy z nim dalej negocjować. Więc te wszystkie informacje się pojawią w odpowiednim momencie. I mówiłem na samym początku, my dzisiaj cyrografu żadnego nie podpisujemy. Nie podpisujemy. Czy ta inwestycja będzie kosztować 500 milionów? Nie wiem. Ja nigdy nie powiedziałem, że będzie kosztować 500 milionów. To będzie zależało od koncepcji, jaka zostanie położona na stole. Kwestia kredytu. Powiedzieliśmy Państwu na samym początku, że naszym warunkiem podstawowym jest to, że miasto nie będzie poręczać kredytu. Ale jeżeli Państwo zakładacie, że my ci chcemy
zrobimy to w inny sposób, że spółka poręczy ten kredyt, to jest cios poniżej pasa. To jest cios poniżej pasa. Absolutnie nam to nawet do głowy nie przyszło. Nie wiem, czyją miarą państwo próbujecie nas mierzyć, ale mieście nas miarą naszą. I przez te 7 lat Grażyna Dziedzic udowodniła, że potrafi dbać o finanse miasta. Mam po raz kolejny z tego miejsca mówić, jaka była sytuacja w 2011 roku, że banki nie chciały z nami rozmawiać, że nie chciały nam udzielić żadnego kredytu, bo taka była sytuacja finansowa miasta. Dzisiaj te banki same przyjeżdżają i pytają się, czy nie chcemy kredytu. Gdybyśmy nie mieli dzisiaj dobrej sytuacji, czy myślicie państwo, że ktoś zgodziłby się na zrolowanie kredytu zaciągniętego na budowę parku wodnego na lepszych warunkach? Nie. Bo nasza wiarygodność byłaby zupełnie inna. Więc jeżeli państwo zakładacie, że po 7 latach, przepraszam za słowa, nam odbiło i nagle postanowiliśmy poszaleć, to też jest to cios poniżej pasa. Bo my pokazaliśmy i udowodniliśmy, że dobro tego miasta leży nam na sercu. Stan finansów tego miasta również leży nam na sercu. Ja przyznam szczerze, rozumiem, że macie obawy. Ale nie rozumiem tak naprawdę tej dyskusji na tym etapie. Bo my też mamy takie obawy. Ale różnimy się co do jednej kwestii. Różnimy się co do tego, że ta inwestycja jest dla nas ogromną szansą. Dla miasta. Zależy nam na tym, żeby wchodzić w takie przedsięwzięcia, które będą zwiększać dochody miasta. Po co? Po to, żebyśmy właśnie mogli zrealizować te zadania, które są istotne. Po to. Bo gdyby przyjąć to założenie, to bym powiedział tak. A po co budujemy trasę NS? Może to była fanaberia byłego prezydenta? Przecież inne zadania są ważniejsze. Szanowni państwo, a po co w Katowicach powstała strefa kultury? Przecież to wyrzucone pieniądze w błoto. One się nie zwrócą tak szybko. No właśnie po to, żeby zmienić przestrzeń w mieście, żeby zmienić wizerunek miasta, żeby przyciągnąć ludzi do tego miasta. Ja pamiętam czasy, jak Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia miała swoją siedzibę w December Palace. Jaka tam była widownia, a jaka jest widownia dzisiaj w Nostrze? Dlaczego? Coś się zmieniło? Nagle pokochaliśmy muzykę poważną? Zmieniła się przestrzeń, zmieniło się otoczenie. I każdy, kto zajmuje się gospodarką przestrzenną, to wszystko państwu powie. Możemy, mamy w zasięgu wzroku lokomotywę, która pociągnie pozostałe wagony. I jeszcze raz wrócę do naszych przedsiębiorców. My z nimi rozmawialiśmy. Jedyne pytanie, jakie oni mieli, to pytali się mnie, panie prezydencie, czy to aby na pewno będzie? Nie. Nie chcemy tego, boimy się. Nie. Czy to aby na pewno będzie, bo my tego chcemy. Bo to jest lokomotywa. To jest coś, co nada nam tempo, rozpędu. Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, taki piękny nastrój wigilijny nastraja chyba nas wszystkich, żeby podjąć jakąś wspólną decyzję i iść na tą ugodę zaproponowaną przez pana Wesołego, prawnego. I wnoszę autopoprawkę do budżetu. Wycofujemy z 2018 roku 10 milionów. Jednocześnie zmniejszając obligacje po 10 milionów złotych. I proszę, jeżeli radni przyjmują tę propozycję, to głosowanie już na budżecie. Jednocześnie zaraz na początku roku powołam zespół stworzony z tych osób, o których mówił pan prezydent, także do tego zespołu będą radni, z tego co wiem, pan Norbert i kto jeszcze? Pan Marek Wesoły. Pan Marek Wesoły, a radni koalicjanci wskażą osobę również z wśród radnych popierających. Może być to pan Witek, pan Kerzek, wyraża to. Reszta się zgadza? Tak, zgadza się reszta? Dobrze, czyli ten zespół będzie. Proszę?
A pan Władysław Żyja też, tak? Chce być spory pan? Zgadza się, dziękujemy jak zgadzi. A naczelniku już przedstawił pan. Dobrze. Także bardzo proszę o rozpoczęcie dyskusji, głosowanie już na budżet z tymi autopoprawkami, o których powiedziałam. No, dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, pytanie do radnych, którzy zgłosili chęć wypowiadania się przed przerwą. Pan wicehandel, pani Agnieszka Płaszczyk, pan Dariusz Potyrała i pan Henryk Bielkowski, czy wycofują się z dyskusji, tak? Tak. I pan Krzysztof, wycofajcie się z dyskusji. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie. Oczywiście tej autopoprawki nie przegłosujemy, ona jest, pani prezydent, ta autopoprawka nie funkcjonuje, ona będzie wpisana. Dobrze. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały budżetowej na rok 2018 z autopoprawką? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 24 radnych, za 21, przeciw 1 osoba, 2 osoby się wstrzymały, uchwała została podjęta.